Ciociu, kwiaty postaw na stół. Tak będzie dobrze? Tak. A to się nasza Dorotka ucieszy z tej niespodzianki. Na pewno. Żeby tylko jak najszybciej wróciła, bo kurczaki prawie gotowe, no i trzeba będzie obiad podawać. Bożeż ty mój, ja jak raz o tobie mówiła, że tak długo nie wracasz. No rzeczywiście trochę długo to wszystko trwało, ale na szczęście już po egzaminie. No ale jak? Jak ci poszło? Zdałam. I to rewelacyjnie, jak powiedział jeden z członków komisji. No wiedziała, od początku wiedziała, że ty tak znasz. Gratuluję. Dorotko, gratuluję. Dziękuję, ciociu. Ja też ci gratuluję. Oj, dziękuję. Nie wstawaj, nie trzeba. To ty pewnie głodna po tym egzaminie. Najpierw, ciociu, muszę ochłonąć, bo taki egzamin to jednak spore przeżycie. Ale na szczęście wszystko poszło gładko. To ty teraz prawdziwy pediatra. Będzie w rodzinie komu leczyć dzieci.